Hejka! Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy dekorować świątecznie nasze mieszkanie, bo mamy w tym roku dwie wigilie u nas w mieszkaniu. Jedną dla naszych znajomych, a drugą dla naszych rodziców. I pomyślałam, że fajnie by było, jakby był tutaj taki bardziej świąteczny klimat, żeby były światełka, choinka i w ogóle. Więc dzisiaj jedziemy kupić dekoracje i w sumie teraz Wam opowiem, jaką mam wizję na to i co bym chciała kupić. Możliwe, że części mi się nie uda dzisiaj kupić, ale zobaczymy. No, więc tak się prezentuje nasze mieszkanie. Tu jest kuchnia, tu jest salon, w tamtym miejscu w rogu stanie choinka. Te obrazki prawdopodobnie będziemy zmieniać, bo ja nie jestem ich fanką i może to jest dobry moment, żeby właśnie je zmienić. Tutaj, jak są te lamele przy telewizorze, to planujemy powiesić taką świetną kurtynę, takie światełka po całości po ścianie. Zastanawiam się, czy właśnie powiesić je tutaj na tej ścianie, czy nie lepiej by wyglądały, gdyby były tutaj na oknie. Także to jeszcze zobaczymy. No i tutaj mamy ten blat wyspę subigliny. I tutaj myślę, żeby dać taki bieżnik świąteczny, w taką świąteczną kratę zielono-czerwoną. No i oczywiście znikną te dynie halloweenowe i te tam dekoracje, które teraz są. I myślę, żeby tu postawić jakąś taką figurkę jakiegoś Mikołaja, albo jakiegoś tam skrzata, czy tam innego dziadka do orzechów, jakąś taką świąteczną, żeby stała właśnie na tym stole wigilijnym. I co? No i wieniec na drzwi kupimy, jeśli będzie jakiś fajny, a jeśli nie, to zrobimy sami. No i chyba to tyle z takich planów, które mamy tak wcześniej przygotowane, no ale pewnie pojawią się też jakieś zakupy, które będą nieplanowane. Także zabieramy Was na zakupy! No zobacz, jak ładnie to wygląda. I tak podobieracie? No można by tak, ale nie wiem, czy to ma sens. Może lepiej kupić takie gotowe, zrobione. O, ale można by było zrobić taki stroik, żeby będą takie gałązki, szyszki i do tego na przykład dwie takie duże świeczki i żeby one się na stole stały. I żeby te świeczki były... A, rozumiem, rozumiem, no. No to jest jakaś opcja, ale można też z drugiej strony kupić taki, gdzie masz ten okrągły. Taki okrągły i do środka wsadzić świece. No ale to wtedy takie adwentowe bardzo. Ja bym chciała... A to jest brzydsze niż to. To wygląda jakby było prawdziwe, a to jest takie brzydkie. A może takie, zobacz. Jesteśmy już po zakupach, jedziemy do domu. Kupiliśmy dużo fajnych rzeczy, także pokażemy Wam w domu, co nam się udało złapać. Tu mam też na przykład w ręku takiego budzika, doniczkę z taką małą choineczką i trzymam ją na kolanach, żeby nam się nie zbiła w trakcie drogi. Ale naprawdę udało nam się kupić dużo ładnych dekoracji, także myślę, że efekt będzie fajny. Możliwe, że coś będziemy musieli jeszcze dokupić przez internet albo gdzieś jeszcze w innym sklepie, ale no naprawdę mega fajnie. I w ogóle ja pierwszy raz byłam w tym Flora Point i bardzo, bardzo fajnie tam jest w środku. Te dekoracje są mega ładne i też taki fajny klimacik jest w środku, także fajnie nawet tam pojechać, jak się nawet nie chce tam za bardzo kupować czegokolwiek, to fajnie tam sobie usiąść i bo tam w ogóle też jest miejsce, gdzie można zjeść i my tam sobie na początku poszliśmy jeść, bo byliśmy mega głodni. No i tam też całkiem przyjemnie się siedziało i w ogóle te wszystkie dekoracje są takie mega klimatyczne, także polecamy.
Tak się prezentują wszystkie rzeczy, które kupiliśmy. Trochę tego mamy. Także mniej więcej po kolei Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, co ile kosztowało i co chcę gdzie poukładać. No to tak, zaczynając, mamy tutaj serwetki za 9,50. Tego nie będziemy raczej dzisiaj nigdzie wykładać, no bo to będzie dopiero na stół wigilijny. Tak samo obrus, możliwe, że go dzisiaj wyłożę, ale w sumie to jeszcze nie wiem. Ja, tak jak Wam mówiłam, planowałam raczej kupić taki bieżnik, nie cały obrus, aczkolwiek ten cały obrus kosztował 48 zł, więc w sumie stwierdziłam, że nawet jeśli nie wykorzystam go tak normalnie, jak jest tu na obrazku, to mogę go złożyć po prostu na trzy i będzie tak naprawdę tak jak bieżnik, bo takiego stricte bieżnika nie było, a nawet w sumie nie wiem, czy się nie przekonam do tego, żeby właśnie po prostu rozłożyć normalnie ten obrus. Więc to jest to. Tutaj mam na przykład tą taką doniczkę, którą Wam pokazywałam w samochodzie, w którym jest w niej taka choineczka. To prawdopodobnie postawię na stoliku. Zastanawiam się, czy tutaj, czy tu w salonie. Możliwe, że w salonie, bo to jest taka mała, fajna dekoracja. Albo, a nie, bo tam będzie stała choinka, to tam nie. Przechodząc dalej, mamy takie domki ceramiczne, do których się wkłada świeczkę i one wtedy świecą, bo mają tutaj różne jakieś tam gwiazdki, dziurki i tak dalej. I jeden taki domek kosztował 33 zł, także w sumie trochę sporo, ale generalnie one są naprawdę fajnie wykonane, bo nie mają żadnych takich, nie są jakieś tam brzydko pozakańczane, także bardzo spoczko to wygląda. Mamy jeszcze taki mały wieniec, który kosztował 36 zł. I plan niby jest taki, żeby go powiesić na drzwi, ale w sumie możliwe, że będziemy mieć jeszcze taki ręcznie robiony, który byśmy wtedy pewnie powiesili na drzwiach, więc może z tym zrobimy coś innego, także zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze takie trzy czerwone gałązki, jedna kosztowała 5 zł i z nim, tak samo jak z tych gałązek, chcę zrobić jakąś taką dekorację, żeby położyć na stole. Nie wiem jeszcze do końca, jak to będzie wyglądać, także zobaczymy. Ale te gałązki to jest w ogóle jakiś hit. One wyglądają, jakby były z prawdziwej choinki, a to jest wszystko sztuczne. I te szyszki chyba akurat są prawdziwe, no ale szyszki to się nie zepsują. Ale te wszystkie gałązki są sztuczne i to jest w ogóle kosmiczne. Super to wygląda i kosztowało 25 zł. Kupiłam takie dwa. Dalej kupiłam takie szyszki za 4,50 czy 4 zł. I one są fajne, bo one są przepiłowane, więc one super wyglądają, jak się położy na płasko. I właśnie te szyszki, te gałązki i te czerwone gałązki chcę wykorzystać jako taką dekorację na środku stołu, którą poukładam. I do tego jeszcze kupiłam takie dwie pomalowane szyszki, też za jakieś tam 4 zł. No i przechodząc dalej, mamy tu dwie poduszki. Kratkę, które muszę jeszcze odpakować. One kosztowały po 36 zł. No i one pójdą na kanapę. I jeszcze mamy tutaj taki super fajny, długi, jak to nazwać w ogóle, no taką gałązkę. Gałązkę z takimi czerwonymi koralikami. Ona jest cała sztuczna, więc wydaje mi się, że ona idealnie będzie wyglądać tutaj pod telewizorem. I ona kosztowała chyba najwięcej z tego wszystkiego. Ona kosztowała 180 albo 190 zł, jakoś tak. Także ja się zabieram za dekorowanie i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda.
Tutaj finalnie jednak złożyliśmy ten obrus na trzy, żeby był tak jak taki bieżnik, bo jak był cały rozłożony, to za bardzo przytłaczał tutaj cały ten blat, więc finalnie tak to wygląda. Tutaj trochę do tej dekoracji narazione może jest trochę pusta, więc może jeszcze coś tutaj podokładam, żeby więcej się działo. Ale generalnie prezentuje się to naprawdę super, szczególnie ta tutaj szafka pod telewizorem mi się podoba, jak to finalnie wyszło. No i jakoś w przyszłym tygodniu będziemy kupować choinkę, więc postawimy ją tutaj. No i to będzie już chyba wszystko. Możliwe, że tutaj jeszcze na te lamele coś dołożymy, ale zobaczymy. Bo miałam plan z tymi światełkami, ale nie wiem, czy to w końcu jest dobry pomysł, bo to może być trochę mało praktyczne. Więc zobaczymy, może nam tutaj coś innego wpadnie pomysł, co można powiesić. No i tak, więc za kilka dni kupimy choinkę i pokażemy Wam, jak to już wygląda wszystko razem w pełni. Mamy kolejny dzień, dzisiaj jedziemy kupić choinkę i w końcu będziemy już mieć tak dopełnione nasze mieszkanie w tych wszystkich świątecznych dekoracjach. No mamy już wieczór, bo dzisiaj byliśmy u moich rodziców i też tam u nich kupiliśmy choinkę, więc teraz pora na to, żebyśmy sobie kupili. I w ogóle spadł śnieg i jest mega świąteczna atmosfera i jest po prostu przepięknie, jest wszędzie biało i to jest ekstra. No ładna. O, to prawda. Widzisz ją? Tak, widzę. Ale ona na górze jest łysa, bo ona tu na górze, gdzie trzymasz, jest łysa. Co, ładne? Podoba mi się. Czy taką małą też chcemy, ale to jest, co to jest? To jest świerk, to ona będzie kuła. On będzie kuła. Jak będzie w przejściu jeszcze. To co, jedną? Jedno chyba. Dobra. Nie wiem, po ile on jest. A tu zobacz jakieś takie jeszcze? Zobacz. Nie, to brzydkie. Ale to na przykład jakie brzydkie? Samochodziki. Albo takie. Tu masz jakieś szyszki. A tu jeszcze są jakieś. O, rękawiczki. Ale ja muszę jakąś taką paczkę takich dużych, tak jak to. One są świetne. Tak. Dobra, ale ja bym wziął jakieś takie większe zestawy. No właśnie, ja też bym wzięła takie większe, ale gdzie to są takie większe? No nie wiem, musisz poszukać. Weszliśmy już do domu, ustawiliśmy choinkę. Kupiliśmy jeszcze dodatkowe bombki, bo z zeszłego roku wydawało nam się, że będzie za mało, bo te mamy z zeszłego roku i takie same czerwone też mamy. A dokupiliśmy taką paczkę złotych bombek i taką paczkę czerwonych z takimi brokatowymi. Wydaje mi się, że one będą spoko. No i światełka mamy z zeszłego roku i bo powinny nam wystarczyć, bo choinkę mamy mniej więcej podobną taką jak w zeszłym roku, więc powinno wszystko wystarczyć. Tak się prezentuje choinka w całej okazałości.
ubrana. Tu jest trochę łyso, ale tego nie widać. Tam będą też prezenty na dole, więc wydaje mi się, że z zewnątrz nie będzie to wyglądać źle. Szczególnie, że ona stoi za kanapą, więc generalnie to widać tylko ten kawałek, co teraz. A z tej perspektywy prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. No i z tymi dekoracjami, co ostatnio zrobiliśmy tutaj z poduszkami, z tym, co jest pod kominkiem, ekstra to wszystko wygląda. Jeszcze Wam pokażę, co kupiłam dodatkowo. Ostatnio kupiłam w Rossmanie taki talerzyk, żeby go właśnie położyć tutaj do tego stroika, który ostatnio zrobiłam. I na tym talerzyku chcę ułożyć świeczki. Kupiłam z IKEA taki zestaw za chyba 30 zł. I raczej nie wszystkie tutaj ułożę, bo się pewnie nie zmieszczą na tej gwiazdce. Ułożę pewnie 3. Myślałam, żeby ułożyć tą dużą, średnią i małą, żeby było tak wysokościowo różnie. Jeszcze kupiliśmy 2 poszewki w IKEA, czerwone. A, 3 w ogóle, 3 kupiliśmy. I też one pójdą na kanapę. Okazało się, że nie mamy 3 kwadratowych poduszek, tylko 2, więc pewnie 2 pójdą na kanapę. A jedna pójdzie może do sypialni albo gdzieś indziej. No i kupiliśmy jeszcze taki piękny koc, który jest po prostu fantastyczny. On kosztował 150 zł, ale jest tak super, w sensie on jest taki grubo pleciony i wygląda przepięknie. Jestem pewna, że jak go otworzę i rozłożę na kanapie, to będzie wyglądać fantastycznie. Do tego jeszcze kupiliśmy sobie świąteczne kawki i herbatki, głównie w sumie herbatki, jedną kawę. Ta kawa tak fantastycznie pachnie i tak mocny ma zapach i śliczny po prostu właśnie z taką czekoladą i z cynamonem fantastycznie pachnie. Herbatki też pięknie pachną swoją drogą i są super fajne, tą już piliśmy i wszystkie są, tą piliśmy i tą piliśmy, obie są pyszne. Te jeszcze nie próbowaliśmy, ale pachną po prostu fantastycznie. Więc to też jest taki świąteczny dodatek, jak to ładnie w ogóle tutaj wszystko się komponuje, też fajnie. I kupiłam jeszcze tilejciki, żeby tutaj uzupełnić do tych świeczników, bo do nich się tutaj wkłada tilejcik i to ładnie wtedy fajnie świeci tutaj przez te gwiazdeczki. Więc też zaraz poodpalam te świeczki, tutaj się nic nie zmieniło, no i właśnie zaraz tutaj poukładam te dodatkowe poduszki i świeczki tutaj na stole. Trochę nie wiem za bardzo, jak ograć ten kocyk, jak go tutaj położyć, żeby on wyglądał dobrze, bo z jednej strony chciałabym, żeby on wyglądał jak taki rzucony po prostu tak niechlujnie, ale mimo to wyglądał dobrze, a z drugiej strony jednak nie do końca jestem przekonana do tego, jak to wygląda i nie wiem, czy nie tworzy trochę takiego bałaganu. No i on z daleka wygląda gorzej niż z bliska, bo z bliska on ma te przepiękne takie dziergane oczka i no, wygląda dużo lepiej. I dużo lepiej wygląda w ogóle na żywo niż w kamerze, bo też widzę, że ten kolor jest taki bardziej pomarańczowy w kamerze, a on jest taki czerwony-czerwony. Praktycznie taki sam jak poduszki, a tu wygląda jakby się on różnił trochę. No i w sumie jeśli chodzi o poduszki, to jestem mega zadowolona, bo bardzo fajnie się komponują z tymi w kratkę. I cała kanapa wygląda bardzo fajnie. Do tego kocyka nie jestem przekonana, ale to kwestia tego, że jest po prostu ułożony w ten sposób i to mi trochę nie siedzi. A nie wiem też za bardzo, jak go ułożyć, no ale sam kocyk jest przepiękny, więc na pewno będziemy go używać i on tutaj zostaje. Tak się prezentuje efekt końcowy. Mamy piękną choineczkę,
mamy ustrojoną kanapę, pod telewizorem mamy świeczniki i tą taką dekoracyjną gałązkę. No i tutaj na stole wigilijnym mamy taki strojczek ze świeczkami. I myślę, że to chyba tyle. Żałuję trochę, że nie udało nam się zmienić tych obrazków, bo szczerze, one mi tutaj mocno nie siedzą. Szczególnie jak teraz jest właśnie taka świąteczna tutaj fajna atmosfera, to mam wrażenie, że te obrazki jeszcze bardziej nie współgrają niż normalnie. Ale no, nie udało nam się ich jeszcze zmienić, bo ja mam generalnie plan, żeby tutaj wydrukować nasze zdjęcia i powiesić, i żeby zrobić trzy właśnie takie duże. Nawet mamy już kupione ramki, więc żeby zrobić trzy takie duże zdjęcia nasze i chciałabym chyba, żeby one były czarno-białe, żeby tutaj nie wrzucać jakichś takich mocnych akcentów kolorystycznych, tylko właśnie zrobić czarno-białe, które by fajnie tutaj dopełniły tą przestrzeń. No ale żeby to wydrukować, to trzeba wybrać te zdjęcia, pojechać gdzieś to zlecić, żeby to wydrukowali na jakimś takim dużym formacie, bo ramki mamy wielkości tych, czyli to jest chyba 50x70. No i to trzeba w specjalnej drukarni gdzieś tam to zamówić i zanim nam to zrobią, to minie nie wiadomo ile czasu, no i trzeba mieć też na to czas, żeby to zrobić, więc generalnie jeszcze tego nie mamy. Ale plan jest na to, żeby prędzej czy później te obrazki tutaj zmienić, ale i tak jestem mega zadowolona z tego, jak to finalnie wyszło. Dajcie znać, czy Wam też się podoba i jeśli tak, to piszcie w komentarzach. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!